Hej, hej, jak tam u Was? Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z dzisiejszą recenzją. Całkiem niedawno premierę miało Transformers Rise of the Beasts. Ja mimo planowania do tej pory filmu nie widziałem, nie wiem, pewnie nadrobię go później albo w ogóle, tak jak Bumblebee. No ale to się jeszcze zobaczy, jak będę miał okazję, to pewnie sobie zerknę. A tymczasem uraczę Was moimi refleksjami na temat kolejnych zabawek promujących film. Mini zabawek, tak dokładniej. Przed Wami nowe Battlemasterki wydane pod szyldem Rise of the Beasts. Cheetor, Rhinox oraz Skullcruncher. Trzech wspaniałych, trójka maluchów, którymi możemy dozbroić większe figurki oraz nacieszyć się ich miniaturowymi trybami bestii. Przywitałem ich z radością, bo trochę mi się już stęskniło za podobnymi konceptami. Battlemastery ostatnimi czasy były ignorowane przez Hasbro, a ja szalenie lubię koncept tych maluchów, to też ucieszyłem się, że wychodzą kolejne. Sygnowane Rise of the Beast, ale kompletnie niekanoniczne. Od miały powstać zwierzęce Battlemastery, no to nadano im imiona znanych postaci, co by się dobrze kojarzyły. Mamy to zatem Kitku, Krokodylka oraz Nosorożca. Zacznijmy może od Cheetora, jako że uważam go za najsłabsze ogniwo tego zestawienia i chyba nie jestem w tej opinii osamotniony. Od Gepardon, Kicia. Ma całkiem ładną sylwetkę, ładną rzeźbę głowy ze znaczonymi centkami, jest też trochę detali na tym małym ciałku, nawet wyrzeźbionych na wewnętrznej stronie łap, gdzie można by się spodziewać jedynie prostego drążenia. Także spoko. Figurka słabuje za to od tyłu, no ten kikutowaty ogonek bardziej przewodzi na myśl rysia niż geparda. Wiadomo, jest to podyktowane trybem broni, no ale jeśli ktoś lubi zwierzęta i interesuje się nimi, no to poczuje, że coś z tym kitkiem nie tak. Trochę mi się też nie podobają te bułowate kostki przednich łap. Wyglądają, jakby były spuchnięte. Szczerze mówiąc, myślę, że stawy kulkowe w tych miejscach są kompletnie niepotrzebne. Można by je było po prostu tak jak tylne zrobić, no bo pozowalność Gepardona i tak jest symboliczna. Poza tymi kulkami są jeszcze kulki w barkach, no i to wszystko. Także mało dynamiczny kolega, no ale to w końcu mała pierdółka, nie ma co oczekiwać po tym nie wiadomo czego. Transformacja jest prościutka. Wyciągamy pek na karku, obracamy głowę, przesuwając ostrze do przodu i tym samym uzyskujemy czworonożny miecz. Łapki można sobie podwinąć jak się chce, ja to robię o tak, w sumie nawet nie pamiętam czy tak jak podała instrukcja, no ale i tak nigdzie się nie blokują, tylko siedzą na miejscu dzięki oporowi stawów. I cyk, mamy tryby broni, takie oto ostrze, które z racji umiejscowienia kołka do trzymania traktować chyba należy jako coś mocowanego na przedramieniu, albo ewentualnie w taki sposób. No i od początku zamierzałem wyposażyć Cheetora właśnie w drugiego Cheetora. Wygląda to całkiem spoko, choć tylna część brońki jest dość masywna, oczywiście od razu nasuwają się skojarzenia z Siege Leonizerem, też kotek transformujący się w broń białą. Następnie mamy Skullcrunchera, bardzo fajny tryb broni, elegancki krokokoko, ładnie dobrane kolorki, podoba mi się tutaj ten mix dark green wpadającego niemalże w czerny oraz sand green, idąc bricklinkową nomenklaturą. Mimo pewnej ilości mechanicznych detali ten Battlemaster wydaje się być jakiś taki bardziej organiczny, bardziej taki klasycznie Beast Warsowy. Ładną linię ciała psuje w sumie jedynie pek na ogonie, no szkoda, że nie jest składany jak u Cheetora, ale widać nie można mieć wszystkiego. Z ruchomych części mamy tutaj łapki na kulkach, które w sumie umożliwiają takie ułożenie, jakby Skullcruncher płynął, co oczywiście do krokodyla bardzo pasuje. No i jeszcze można otworzyć japę. Zawsze fajnie zrobić takim groźnym zwierzę. Transformacja polega tym razem na obróceniu łebka, żeby zamienić go miejscem z lufą. Ogon podwijamy pod spód, wpinając końcówkę w mały otworek. No i łapki znowu możemy sobie dowolnie podwinąć tak jak nam pasuje. I tak mamy solidny miotacz. W trybie broni Skullcruncher robi się taki bardziej technologiczny. Ta faktura srebrna wygląda znacznie bardziej mechanicznie w porównaniu do reszty figurki. Całkiem spoko piu-piu. Będzie dobrze wyglądać w garści kogoś większego. Oczywiście Skullcrunchera tym razem trzyma Skullcruncher, raczej Skullmasher, jak te zawirowania z imionami. Na dodatek lufa ma średnicę 5 mm, więc pasuje do niej większość efekt partów ze starszych Battlemasterów. Szkoda tylko, że żaden z tych maluszków nie dostał własnego efekt partu. No trochę smuteczek, bo właśnie dla tych dodatków sporo ludzi kupowało tego typu figureczki. No i wreszcie Rhinox, moim zdaniem najciekawszy z całej trójki. Wydaje się być taki bardziej masywny, dopakowany i wizualnie największy, no w końcu nosorożec. Tutaj widać tę swoistą biomechaniczność Maximalis Rise of the Beast. Trochę jakby skóry nosorożca i mechaniczne wstawki zarazem. Podobają mi się zwłaszcza te przejścia z boku, które wyglądają trochę jakby mechaniczne mięśnie. Jest wyrzeźbiony ogonek na wielce zgrabnej pupci, a ruchomość obejmuje kuleczki w nóżkach, których jednak nie da się wygiąć w przód czy w tył, tylko do wewnątrz, z uwagi na konstrukcję stawów. Rhinox zatem sobie nie pobiega, ale może złożyć łapeczki i będzie wyglądał jakby siedział i medytował, co jest wielce pocieszne. A konwersja do broni jest tym razem trochę inna niż w wypadku poprzednich maluchów. Nie obracamy główki, tylko wręcz rozrywamy nosorożca na połówki. W środku ukryta jest lwia część spluwy, wystarczy te boczne panele jeszcze trochę bardziej pociągnąć do tyłu, złożyć i podwinąć nóżki i wyciągnąć pega. I tak oczom ukazuje się masywny minigun wyciągnięty z nosorożcowej...
przestrzeni cielesnej. Pomysł jest arcyabsurdalny i głównie dzięki temu uważam Reinaxa za zdecydowanie najzabawniejszą figurkę z całej trójki. Ale też sam tryb broni jest spoko, uwielbiam takie ciężkie, obrotowe działa. No, chodziło się kiedyś takim w GTA i robiło się sieczkę dla zwały, albo grało się heavy w Team Fortress. Te boczne elementy można w sumie potraktować jako zasobniki na amunicję czy coś, więc nie głupia konstrukcja. Swoją drogą lufy można łatwo odczepić, bo nie są sklejone czy zespolone z resztą. Także gdyby ktoś chciał wykorzystać to sobie do jakiegoś customa, to też ma taką możliwość. No i oczywiście minigun musiał trafić w łapę większego Reinoxa. Może stanowić taką wariację na temat jego legendarnych gatlingów, zwłaszcza gdyby ktoś się skusił na dwie sztuki. I jeszcze na koniec takie ujęcie wspólne ze starszymi zwierzęcymi Battlemasterami. Fajne pierdełki, malownicze, urokliwe, mogą stanowić spoko uzupełnienie zbiorów, albo po prostu takie sympatyczne miniaturki, bądź jako śmieszne uzbrojenie. Najbardziej polecam Reinoxa, w drugiej kolejności Skullcrunchera, Cheatora może tak najmniej, bardziej w wypadku gdyby ktoś chciał po prostu całą trójkę i no tak w ramach uzupełnienia. Osobiście nie mogę się doczekać kolejnych takich mikrotransformerów, bo czasami przyjemnie jest po prostu pobawić się czymś takim miniaturowym, prostym, ale dającym frajdę. Także tyle ode mnie w temacie maluszków, dzięki za uwagę, trzymajcie się, nie mówię ciepło, bo ostatnio jest zbyt ciepło, żeby jeszcze się ciepło trzymać. Cóż, do usłyszenia ponownie w weekend, hej!